Cześć, to Marcin, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. To jest kolejny odcinek ze FNAF World Randomizer i kontynuuję. To już czwarty odcinek w ogóle jest. No, ostatnio pozbieraliśmy sobie troszkę tych postaci. Withered Foxy, okej, okay. Se Yar. Dobra, coraz lepiej nam idzie. Mamy już odblokowany graveyard, ten Blacktomb Yard w sumie, no cmentarz po prostu. I w tym odcinku, dobra, najpierw tych. No, zdychaj. Okej. W tym odcinku próbujemy się dostać dalej. O nie, Chipper. No to nie ma co. On mnie prześladuje, ten chłop. Ja nie wiem, o co chodzi z tym, że Chipper ciągle mi się pojawia. Ej, guys, uciekajcie. Spierdalamy stąd. Dobra. Pytanie, czy ja byłem... Bo ja już nie pamiętam. Ja miałem... przerwę. No nie, znowu on. Ja miałem przerwę trochę od tego FNAF-a. Ogólnie od nagrywania. Bo ostatnio też częściej streamuję. Jak ktoś nie był na streamie nigdy, albo dawno nie był, to naprawdę zapraszam. Można sobie pogadać zawsze jest przyjemnie. Sobie porozmawiać i... Czy on naprawdę ze mną zszedł? Do jaskini. Okej. Dobra, rozumiem. Znowu on. Ej, ja nic nie zrobię. Ej, ja normalnie lokację zmieniłem. Dobra, wypierdalam stąd. W tej jaskini byłem. Tak mi się wydaje. Że byłem. Bo ta jaskinia... W zasadzie to zobaczę, dokąd prowadzi. No, co ja mam tu zrobić? On mnie prześladuje. To by mi się przydało. To się nie zmienia. Okej, myślałem, że tu się ceny zmieniają. Tak jak przy zbroi. Ogólnie ostatnio mega szczęście miałem z tą zbroją. Oni by mnie teraz chyba na hita brali. Gdybym nie miał tej tytanowej zbroi. No dobra, mam ten duży defense. Co dobrego. Ale mój damage wciąż nie jest zbyt wysoki. Chociaż można spróbować. Jeden już leży. Najważniejsze w sobie jest to, że mamy ten defense. Hehehe. Okej. Shit. Kurde. Nie wiem. No ten Waterhouse nic to kurwa nie robi im. Weź mi daj coś, nie wiem, Mjolnir. Chociaż to nic nie da. Kurwa. Kurde, nic nie zrobię. Dobra, nie, switch. Bite 2. Toxic Bite. I-Beam. To coś, żeby defense im zmniejszyć. Jak nam się uda, to będzie cud. I dlaczego... Wszędzie mam ten hot cheese. The fuck? Dobra. Ej, Unscrew w sumie mogłem dać. O, jest Unscrew 2.
Nie, naprawdę? Endo Army. Okej. Już padł jeden. Unscrew. Jest! Pozostał jeden. Ej, to jest do zrobienia. Let's go. Yes! To nawet nie był boss. To nawet nie był boss. Ale dobra, jest satysfakcja, udało się. Gold Endo. Nie dam rady. Nie dam rady. O, shit. No to co, GG chyba, nie? Chyba GG, chociaż? Nie. Nie da rady raczej. Że tak mało mu zabieram. No, to się ledwo rusza, no. Jakby, kurde. A tak dobrze było. Dobra, chyba będzie musiał się udać w tym odcinku w inne miejsce. Ej, ale... No, że jakoś to... Okej, już nieważne. On nas zabije. Tylko bardzo powoli on to zrobi. Bo się jakoś nie śpieszy. No nie, no ja nie mam szans. Bo ja mu tak mało zadaję, że nie mam szans. Po prostu mam defense. Ale nie... Nie da rady. Nie wiem, mogę to klikać, a to i tak nic nie da. Ej, tuś. Tutaj, co tak dużo zadało? No ale to bez znaczenia, jest mały. Mały kontra duży, kurwa, stary mu zaraz wyjebie. JIT! Mu wyjebał. Dobra. Okej. Co jest? Ledwo to się pojawiłem. Dobra, wypadł. Black Trap. Nie no, zabiję ich, bo przynajmniej expo dostanę. Lewy mi się wbije. To jest ważne akurat. I liczę na to, że wreszcie mi wypadnie jakaś inna postać do zdobycia, a nie ciągnę cheaper. Bo cheapera to ja nie mam szans, żebym zdobył. Ej, dobra, bo oni jakby nie robią mi zbyt dużo, ale są wytrzymali. Okej, escape key to może być problem. Okej, escape key to jest problem. Może ja zamienię team? Oni są silniejsi, mam wrażenie. Mają same unscrew. Okej. Nieźle. Niezły ten mod. Prawda, fajny. Dobrze się bawię. Poza tym, że umieram non-stop. Bo nie potrafimy wypaść odpowiedni boss. Ale... Jakby nie fakt, że jest ciężko, to jest naprawdę przyjemnie. Dobra. Nie, w ogóle jakiś ten... Na połowie jest przyjemną grą do grania. Nie wiem, zawsze mi się to przyjemnie grało. Taka chillowa gierka, nie wiem. Chciałbym, żeby wyszło kiedyś Platform 2. To by było naprawdę spełnienie marzeń. Bo ja akurat jestem osobą, która lubi takie gry. Takie RPG, zdobywanie postaci, levelowanie, używanie właśnie tych zdolności różnych, na różnych sposoby. Nie no, to jest naprawdę fajne. Takie... Wiem, że Scott
na pewno zrobiłby to inaczej niż Fast World. Na pewno by to trochę inaczej wyglądało gameplayowo, bo on już ma takie większe doświadczenie, Scott ma w tworzeniu gier i po prostu no, zrobiłby to lepiej. Ale fajnie by było, gdyby właśnie te zdolności od nich też miały jakieś różne ze sobą połączenia, na przykład, nie wiem, jak masz połączenie wody i mrozu, co nie? Masz wodę i lód i możesz zamrozić przeciwnika. Takie połączenia byłyby fajne. A nawet jeśli tego czegoś by nie było, to dałoby się to też zrobić w ciekawszy sposób. W sensie, no zawsze można dodać manę, czego tutaj nie ma, ale zawsze można dodać staminę / manę. Zawsze można dodać TP, czyli TP. Ja wiem, znam skrót, ale nie pamiętam, jak to się jak to było poza skrótem. Talent point? Chyba tak. W sensie, no tak, no to są te punkty zdolności po prostu. O to chodzi. I to by było właśnie fajne, bo punkty zdolności zdobywa się zazwyczaj dzięki właśnie obrywaniu, że dostajesz. Ktoś ci, jakby przeciwnik ci zadaje damage i TP ci się ładuje. Okej, ja się tam nie mogę dostać, bo nie mam klucza. Rozumiem. Ej, w takim razie jedyne co muszę odnaleźć w tym momencie to jest przejście do cyrku chyba. Jak mi się dobrze wydaje. Dobra, weź ten balon gówniarze stąd. Ej, ale chyba, no bo nie mogę nic zrobić w sumie poza tym. Bo potrzebuję klucz. A żeby zdobyć klucz, to muszę się dostać do cyrku. I tam przejść te różne labirynty. Więc... O kurwa, ale mnie klepią. Dobra, nie. Ej, run, Chikorita, run. Halo, Freddy Fazbear. Dobra, nieważne. Okej, tu jest lolbit. O, kraby. Siema. Z nimi to ja mogę się napierdzielać. Okej. Neon wall, nie wiem po co. Klikam byle co, tak naprawdę. Dobra, zmieniam. Nie wiem, czy unscrew działa na nich. Mam wrażenie, że unscrew działa tylko na postacie, które są jakby maszynami, jakimiś robotami czy coś, a to jest krab. To jest postać organiczna. Jakby nie da się rozkręcić. Scott. O nie. Ale to jest Scott, w sensie ten Scott do zdobycia, bo są dwa wersje Scotta. W sumie. Ale on jest Scott przez małe S pisane i jedno T w ogóle. What the fuck. Coś mu tam zadaje, ale to jest nic. Ja pierdziele. Ej, mogę uciec przecież, bo to nie jest boss. Mogę spierdalić mu. Ja się zapomniałem.
Ej. Uciekać. Uciekać zanim skilla. Zanim czwartą ścianę użyję. Halo, okej, kurwa. Ile można? Okej. Endless strength. Dobra. Chipsy. Co ja tu chcę? Speed. Ever Comet Week. Quick Start Party. Gitboxy. As the event of surprise. Nie, no nie wiem, czy będzie się to przyda w sumie. Bo tu są takie średnie, tu są lepsze, a tu są najlepsze. Więc jedno z tych bym zamienił w sumie. No i find character w sumie też teoretycznie. Może to zresetuję. Giveboxy na pewno chcę. Dam ten endless. Tą siłę. Teraz pytanie. Defense. Speed. Bo to jest tylko na początek. Więc nie wiem, czy to mi się przyda. A to są komety. No to mi się przyda, bo one po prostu spadają. Tak ogólnie. No i myślę, że... Find character znam. O, Shadow Bunny. Siema. Okej. Dobry. Dobra, Endo Army. Unscrew. Działa! Albo to Endo Army, ja już nie wiem. Dobra, mamy dużo tych tokenów przynajmniej. O kurde. O mój Boże, nie, spadaj. Coffee. Kawa mnie atakuje. Serio? Serio? Nie. To pułapka była. It's a trap. O nie. Daj mi uciec. Nie. Nie. Tak się nie bawimy. Nie ma takiego bicia. Dobra, co my tu mamy? Same słabe rzeczy. Okej, nie pytam. Pójdę se tu. I... Tu chyba gdzieś miałem przejście. O, XD. On se sam umrze, nie? Dokładnie. No i sam umrze. No to nie jest przeciwnik godny mej uwagi. O nie. O. Okej. Jego rozjebiemy go. Rozjebiemy szmatę. Dobra. Nie będziemy się z nim pierdolić. Masz jump. Endo Army. No i git. Rozjebany. Tak to właśnie miało być. No dobra. Balon był rozjebany. Tak jak powinno być. Nie chcę mi się, chociaż... Nie wiem, z jednej strony mi się nie chce, z drugiej strony... Potrzebuję ten level po prostu. Potrzebuję ten X. Jo, okej, myślałem, że to dłużej zajmie. A to dosyć szybko poszło. Znowu? Oh, Shadow Freddy! O kurde! Freddy Fluff, okej, chodź tu. Jemy go. Mogłem dwa dać, w sumie. Nie rozkręcaj mi chikę. Dobra, mamy Endo Army. Bite 2. Kurde, daj mi go. Ja chcę go zdobyć do swojej kolekcji.
On mi się akurat przyda, nie? Taki, nie to co jakiś Balloon Boy. Dobra. Zajebiście. Ej, to było w ogóle ten FNAF 6 reference, nie? Bo był ten Shadow Freddy i pizzę. Z początku. Początkowa cutscenka, a raczej minigierka. Pisze, że Phantom Freddy'ego zamieni na Shadow Freddy'ego. I to będzie dobry pomysł. No, tak. Podoba mi się. Podoba mi się takie... Okej, okay, siema. Ale rozjebałem. Okej, okay, jest git. Jest fajnie. Jest progres, to mi się podoba. Kolejny? O nie, to on. Spierdalam stąd. Nie. Tak się nie bawię. Nie ma takiego bicia. Tutaj nie. Tutaj też nie. Ej, bo pamiętam, że tutaj chyba gdzieś był... był portal. Tu był portal? Tu jest portal. O, jest. O, mój Boże, weź spadaj. Dobra. Dobra, bijemy go. Dawaj, Shadow Freddy. Weź coś zrób. Escape key. Okej. Kurde, nie udało się. Leczenie. No on tam sobie tam nic nie robi, więc... Leczenie jakoś nie bardzo... Coś robi. Unscrew. Kurde, trzyma się. O co chodzi? What a rose. Okej, okay, nieważne. Tutaj buffujemy. I-beam. Waterfall 2. On się dalej trzyma. Kurde, nie wiem po co heal'a kliknąłem. Dobra, możesz tak z łaski swojej zginąć. Dobra, dziękuję bardzo. Zajebiście. O, i Shadow Freddy leveluje. O, i znowu... Nightmare Freddy. Nightmare Freddy, kurwa. Nightmare. Mi się pomyliło przez chwilę. Przejęzyczyłem się. Freddy Fazbear. Kurde. Nie, on już może być... On może być trochę zbyt ciężki. Jak na nas. On już może być ciężkim targetem. Rozjebałem go unscrew. Jaka była szansa na to? Ja pierdzielę, co jest? Ej, jakby nie ten unscrew, nie miałbym szans go pokonać. Okej. Okay. W takim razie... Cika, spadaj. Jesteś... Arbuzem. Zostań arbuzem. Dobra, bierzemy jego. On jest ciężki. Chociaż... On jest... Bo tu... Nie mogę tak zrobić. Bo w drugim teamie będą same mocne postacie, a w pierwszym mam same słabe. To dam to tu. Chociaż ja nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie. No bo teoretycznie to wszystko jest losowe. I mamy... To w sumie tylko to jest git. A reszta to jest w sumie... Na nic się nie nadaje. Ja pierdzielę, jak to wygląda.
Shadow Freddy i Nightmare w jednym teamie. Dlaczego to wygląda trochę tak, jakby to był jego syn, a to był jego stary? Trochę tak to wygląda. Stary pijany, widać. Chociaż on też się tak buja. Kurde, bujają się razem. Rodzinny alkoholizm. Dobra. Zdychać już, ja nie mam czasu na was. Nie wiem, Neon Wall. Dobra, Rainy Day 2 znowu. Escape Key, może? Dobra, kurde, jedynkę kliknąłem zamiast dwójkę. Ale to nic. Okej, okay. I rozjebanet. Zajebiście. Nic? Okej. Okay. Teraz można się tu dostać i... Blub. Ty, ja się tu normalnie mogłem... Aha, no bo tak, no tutaj się mogłem normalnie dostać, to już... Wiem. Ale... na drugą stronę nie mogłem się dostać. Dobra. Kraby, zdychać. Ile można? O kurde, czysta ekspa. Dobra. Idziemy dalej. Pamiętam, że w którymś z tych namiotów, chyba w tamtym zielonym, że tam było coś ukrytego. Tam było przejście ukryte. O kurde. No i Barboni! Ej, jak szybko poszło. Co jest? Wow. Dobra. Jest dobrze. Zajebiście. To zamienimy na to. No, chyba tak zrobimy. Więcej z tych postaci by się przydało. Oni są w sumie ciężcy do zdobycia. W ogóle ja Freddy'ego nie mam. Ja nie mam tych początkowych jeszcze postaci. Dobra. Naprawdę. Okej. To chyba ten? Tak. Tu było ukryte przejście. Dobrze pamiętałem. Dobra, czyli da się tych rozkręcić. Trochę dziwne, no ale okej. Okej. Okay. Ej, znowu kolejna postać. A, Endo 1. No dobra, no. Nie jest to jakiś... Nie jest to jakaś rewelacja. Ale może być. Dawaj go Megabyte. I-Beam. Znowu I-Beam. Ej, on mi Nightmare'a zajebał. Co
co chodzi. Dobra, weź go rozkręć. Ej. Nie dał rady. Dobra, defense mu trzeba zniżyć. To? Nie wyszło? Dawaj, Freddy. Freddy FNAF, dobra. Nie wiem po co to. Atak. Endo Army. Patrz, kurde, jego bracia są przeciwko, nie wiem. Nie no, teraz już jest po nim. Okej. Okay. Ej, blisko, prawie mi rozjebał, o co chodzi? Dlaczego on taki silny? Aha, bo on się liczy też, okej, okay, bo on jest jednym z tych silniejszych akurat. A myślałem, że gdzieś jest wyżej. Dobra, i to wyjaśnia. On jest ten. A czy ja go chcę? No mam już tego Endo małego. No nie wiem, nie podoba mi się. No też tak troszkę wybieram wizualnie, co mi się podoba. No bo to jakiegoś duże to znaczenia nie ma akurat, którą postać wybiorę. No bo te ataki i tak są losowe. W sensie ataki, no zdolności moich postaci są losowe. Więc mogę sobie wybrać tam jakieś fajne postacie. No niestety większość postaci, które lubię, to jeszcze postaci, no. Część postaci, których lubię, tej nie ma. Na przykład takiego Funtime Freddy'ego, to ja bym przygarnął. No ale nie ma tu Funtime Freddy'ego. Springtrap! Okej, okay, Springtrap. This is my boy. Okej, okay, to jest top tier. Ja tu opowiadam o swoich ulubionych. Że jeden z moich ulubionych Funtime Freddy, czego tutaj nie ma, a tutaj top tier wyskoczył. Weź go rozkręć. Kurwa, kurwa, rozjebcie go, ja chcę go zdobyć. No nie. Dobra, nie, pizza 2, endo. Dobra, potrzebuję armię. Endo Army jest OP. Akurat. Kurwa, rozjebcie go! Ej, nie! Nie, bo mi przypadnie! Nie! Dobra, chwila! Jest! Jest Springtrap! Ja pierdziela! Dawaj mi go do teamu. Dobra, muszę go jakoś... Muszę jakoś przerobić ten team. Reset, dobra. Team 1. Springtrap, ty... kto tam jeszcze był? Ty... i ty. Może być. Następny team... Będziesz ty. Będziesz... Ty i ty. No i może być ty. Okej. Okay. Może być. Chociaż teoretycznie... Chociaż... Nie wiem, dwóch bonich? To razy boni. Dobra, nie. Niech będzie tak. Whatever. Co tu motyl robi w tym? Dobra, jestem tu. Przechodzę tu. Aha, i tu mam ten. Okej, okay, rozumiem. Ej, ale zajebiście. Teraz mam taki team. Dojebany. Dobra,
Mogłem dać Endo Army, ale to nie jest ciężki przeciwnik. Ty, ale ja... Wcześniej jak grałem w FNAF World'a, to ja nigdy nie używam Endo Army, bo to wiadomo, zawsze endoszkielety miały, a ja endoszkieletami tak nie grałem. A tu się okazuje, że Endo Army to jest w sumie całkiem OP zdolność. Aha, okej, okay, same Waterfall. Rozumiem. Springlock. Ej, ja chyba rozumiem teraz, jak ja zdobywam postacie, to odblokowuje mi ich zdolności. Po prostu. Czyli nieważne kim gram, ale im więcej mam, tym więcej mam postaci odblokowanych, tym więcej mam tych zdolności do używania. Czyli jak odblokowałem teraz Speed Trapa, to nieważne kto, nieważne jaka postać, ale może wypaść tej postaci Springlock, która jest od Springtrapa. Czyli tak to działa. Hej, to jest ciekawe. Ale fajne, chyba już mam to... Rozgryzłem to, jak to działa. Więc jest git. Więc teoretycznie mogę odblokować najsilniejsze postacie. Mogę jakby pokonać najsilniejsze postacie, ale nie muszę nimi wcale grać. Mogę grać jakimiś początkującymi i te początkujące postacie wciąż będą mieć skille tych jakby najlepszych. Na to wychodzi. Fountain Foxy! Okej, okay. Dawaj Endo Army. Ktoś Endo Army. Nie! Kurde, skipłem. Dobra. Shit. Nie. Endo Army, okej. Okay. Toxic Bite. Ej, jak to będę Fountain Foxy, to będę OP. Okej, okay, rozjebana. Nie wiem, co to drugi raz, Endo Army. Okej, okay, rozjebana. Ja pierdzielę. Nie wiem, tak? Może? Albo nie. Tak. Tak będzie git. Nie, ja jestem dumny z swojego teamu. Aktualnie. Overclock. Co tu się wydarzyło? Ej, on mnie i tak rozjebie. To był potężny atak z mojej strony. On mnie i tak rozpierdoli. Co jest? Co to się wydarzyło? Rozpierdolił mnie jak szmatę. Ja pierdolę. Dobra, nie. Ja to kończę. Ja to kończę. W tym momencie... Ja jestem dumny. Dumny z siebie po prostu. Co prawda rozjebał mnie pod koniec, ale z tych postaci, które zdobyłem dzisiaj, jestem naprawdę dumny. Zdobyłem to Endless Strength, to też jest bardzo dobre. No i z biców mam tylko pszczółkę. Będę musiał nazbierać więcej tych coinów, żeby kupić sobie jakieś lepsze bitsy. Bo te bitsy akurat też dużo robią. No i ta pszczoła nie jest aż tak dobra. W sensie na pewno bym mógł ją zamienić czymś o wiele lepszym. A to się zobaczy. To się zobaczy w przyszłości. Jak na razie jakoś sobie radzę.
sprawdzę, co my tu mamy. Jest ten X. X Reaper. I chyba kupiłbym... Bo on też nie jest jakiś wybitny, ale chyba jest lepszy niż Osa. Wiem, że jest ten... Jest to taki Beats, który zżera jakby życie z swojego, jakby z bossa, z przeciwnika. To był chyba Boss Drain, czy coś takiego. Ale X Reaper jest akurat fajny, bo on ma szansę zadać Massive Damage, chyba. Albo to był Massive Damage, albo to był Insta-Kill. Coś mi się tak wydaje, że to mógł być nawet Insta-Kill. Więc dobra, kupię. Insta-Kill. Okej, no i to by było tyle. W tym odcinku zrobiliśmy duży progres. W kolejnym zobaczy się, więcej postaci się zdobędzie, więcej tych rzeczy się odblokuje. No i pójdziemy dalej, bo jeszcze cyrku jeszcze nie eksplorowaliśmy w zasadzie. Tylko wszedłem do tej jaskini i mnie gościu rozjebał, ale dopiero w kolejnym odcinku będziemy to właśnie wszystko eksplorować, bo nie wiadomo, nie można wszystkiego na raz, bo później też odcinki będą zbyt długie, a później później się ledwo chce oglądać. Ja wiem, jak to jest. Dobra, jak mówię, to było tyle. Frediemu nie kliknę na nos, niestety. Dobra, trzymajcie się, cześć.